Witajcie drodzy kochani. Dzisiaj chciałbym wam powiedzieć o takiej prostej kąpieli z ziół, którą możecie sami sobie sporządzić w waszym domu i umyć wasze ciało, dzięki czemu poczujecie się o wiele, wiele lepiej, ponieważ dzwonią mi osoby, które mają problemy właśnie z energiami, z zanieczyszczeniem astralnym swojej aury, klątwami, jakimiś niestworzonymi historiami, jakieś voodoo i tak dalej, i tak dalej. Dlatego polecam wam, drodzy kochani, taką kąpiel oczyszczającą. Możecie do garka z wodą również dodać cytrynę, która jest bardzo zdrowa, ma wiele zastosowań. Możecie dodać goździki, możecie dodać rozmaryn, najlepiej świeże, jeżeli ktoś nie ma świeżego, może mieć suszony rozmaryn. Ugotować to do momentu, kiedy zawrzy, woda będzie wrzeć, potem odstawić na bok, ostudzić, przecedzić do miski i umyć swoje ciało. Polecam to dla osób, które mają kontakt wielokrotnie z wieloma osobami o różnym poziomie energetycznym, o różnym poziomie wibracyjnym. Niekiedy mogą przykleić nam się jakieś byty, jakieś astrale, jakieś zanieczyszczenia astralne od innych osób. Właśnie taka kąpiel z cytryny, która również pomaga na przyciąganie pieniędzy, ponieważ właśnie ten kolor przyciąga pieniądze i przyciąga wszystko w sensie materialnym. Jak również rozmaryn, który oczyszcza naszą aurę z wszelkiego rodzaju duchów, z wszelkiego rodzaju podczepów, które się tam mogą pojawić. Tak więc, drodzy kochani, troszeczkę goździków, 7 goździków, rozmaryn, może być garść tego rozmarynu, jakaś jedna lub dwie cytryny, przygotować to do wrzenia, potem odstawić na bok i stosować na swoje ciało. Po umyciu naszego ciała możemy po prostu spłukać nasze ciało wodą i wysuszyć. I ta właśnie kąpiel jest lecznicza, ale również oczyszczająca. To jest taka jakby wskazówka dla was, dla osób, które są niespokojne, są niezrównoważone, nerwowe, nie wiadomo z jakich powodów, nie mogą spać. To właśnie taka kąpiel, drodzy kochani, zrelaksuje was i spowoduje oczyszczenie się waszej aury. Jeszcze raz polecam aronit mineralny, bardzo zdrowy, na linku pod YouTube'em. Dziękuję za uwagę i do widzenia.